Cześć, z tej strony Paweł z WSDJ Studio. Dzisiaj mamy dla Was bardzo gorący temat. Dzięki uprzejmości sklepu afopartner.pl udało nam się nabyć do recenzji kontroler XDJ RX2. Pionier wypuścił swoją kontynuację flagowego urządzenia dosyć niedawno. Mamy możliwość przetestowania go, zrecenzowania go specjalnie dla Was. Zapraszam do obejrzenia naszego filmu. Po rozpakowaniu i podłączeniu sprzętu przy pierwszym spotkaniu można nie zauważyć zbyt dużo różnic w wyglądzie urządzenia. W porównaniu do jego poprzednika kontroler jest niemalże identycznej wielkości. Zmieniły się natomiast jogi w urządzeniu. Teraz przypominają bardziej te CD playerów od Pioniera i pracują również nieco inaczej. Ale na tym nie koniec podobieństw. Ekran w XDJ RX2 jest umieszczony oczywiście na środku. Standardowo wyświetla on jednocześnie informacje o dwóch ścieżkach dźwiękowych i wychodzi mu to naprawdę dobrze. Pozostając przy ekranie, od razu można też zauważyć zmiany wprowadzone w kwestii wyboru utworów na naszym sprzęcie. Tutaj zmiana jest stosunkowo duża. Mocno widoczną zmianą w XDJ RX2 na pewno są pady, o których bardziej szczegółowych informacji dowiecie się w dalszej części filmu. Zapewne wielu z Was interesuje ekran z nowej propozycji od marki Pioneer DJ. W tym przypadku zmiany są widoczne w aspekcie wizualnym, jak i namacalnym. XDJ RX2 oferuje rozwiązanie zastosowane z modelu CD playerów Nexus 2. Ekran w XDJ RX2 jest dotykowy z opcją klawiatury QWERTY. Wyświetlacz posiada również dobrze znaną z wymienionego wcześniej modelu możliwość filtrowania utworów, oznaczania ich odpowiednią ilością gwiazdek, kolorem, oznaczeniem klucza lub zakresu BPM. XDJ RX2 umożliwia nam również wyświetlanie naszej ścieżki audio w zakresie kolorystycznym RGB, co pozwala nam na bardziej przejrzyste odczytywanie poszczególnych sekcji granego przez nas utworu. Zdecydowaną nowinką techniczną jest kompatybilność XDJ RX2 z Rekordbox Video, dzięki czemu możemy miksować obraz na żywo z pomocą dotykowego ekranu lub crossfadera. Pozostając przy ekranie, przenosimy się nieco w jego prawą stronę. Tutaj również śmiało możemy zauważyć inspirację modelem Nexus 2. Panel wybierania utworów, knob do nawigacji, jak i przyciski cofania, tagowania utworów czy wcześniej wspomnianego filtrowania ścieżek audio zostały żywcem wyjęte i przeniesione właśnie do tego modelu. Co oczywiście uznajemy za ogromny plus, ponieważ knob oraz przyciski back i tag track na środku urządzenia mogły wydawać się nieco nieporęczne. Dlatego takie rozwiązanie cieszy nas podwójnie. W sekcji miksera również zauważymy nieco zmian względem modelu pierwszego. Zaczynając od samej góry sekcji zauważymy zmiany względem ustawiania poziomu wyjściowego master, który w tym przypadku został umiejscowiony pomiędzy knobami trim, służącymi do regulacji głośności każdego z poszczególnych kanałów. Obok znajdziemy również pokrętło do regulacji monitorów odsłuchowych, które również zmieniło swoje miejsce. Zmianie uległy również rozmiary pokręteł w sekcji Sound Color FX. Mamy tutaj kolejny przykład inspiracji z miksera DJM900 Nexus 2. Są one większe i przez to bardziej poręczne. Sam wygląd przycisków z przypisanymi efektami wygląda tak samo jak wspomnianym wyżej modelu miksera. Jak to powiedział jeden dosyć znany komentator sportowy, truskawką na torcie jest tutaj pokrętło z przypisaną nazwą parameter umieszczony pod sekcją Sound Color FX, który umożliwia nam nastawienie częstotliwości oraz nasilenia wybranego przez nas efektu właśnie w tej sekcji. Przeniesieniu uległy przyciski Q służące do wybrania kanału, który aktualnie chcemy słyszeć na słuchawkach. Znajdują się one teraz od razu nad faderami. Jest to dobre rozwiązanie, ponieważ do takiego większość użytkowników mikserów lub kontrolerów jest przyzwyczajonych. Pomiędzy przyciskami znajdziemy również oznaczenia Master Q, które umożliwia odsłuchiwanie zawsze dwóch ścieżek audio na słuchawkach. Zmianie uległo również umiejscowienie wejść USB w kontrolerze. Znajdują się one teraz po prawej stronie ekranu. Sam jog został zmieniony i widzimy tu wyraźną różnicę, porównując go do poprzedniej wersji XDJ RX. Jego wygląd i boczne zapadki zostały zainspirowane tymi z odtwarzaczy z serii CDJ. Warto dodać również, że jest on nieco podniesiony oraz bardziej precyzyjny. Na pierwszy rzut oka można zauważyć, że reszta funkcji jest bardzo podobna do tej znanej z pierwszej wersji modelu RX. Jednak znajdziemy tu ukrytą możliwość znaną dotąd jedynie z kontrolerów. Mówimy o funkcji Instant Doubles. Pozwala nam ona kopiować utwór grający z jednego deka na drugi, dzięki czemu możemy podejść jeszcze bardziej kreatywnie do miksowania. Sekcja padów w tym urządzeniu znana jest z kontrolerów sygnowanych symbolem DDJ. Znajdziemy tu 8 gumowych padów, które bardzo przyjemnie działają pod palcami. Jest to absolutnie najbardziej pożądana sekcja, dzięki której już bez ograniczeń możemy wykorzystywać w naszych setach. Mamy tu dostępne 4 opcje do wyboru. Hot Cue, ta sekcja uaktywnia nam 8 w pełni programowalnych punktów, które możemy umieścić w dowolnych fragmentach utworów, przez co podczas miksu mamy do nich szybszy dostęp. Beat Loop, dzięki tej opcji zaprogramujemy na naszym tracku równy loop, który możemy odpowiednio wydłużać, skracać, używając do tego padów.
w sekcji lupów lub przycisku Search. Sleep Loop. Dzięki tej funkcji zaprogramujemy lupy w trybie Sleep. Beat Jump. Ta opcja pozwala nam przewijać do przodu lub do tyłu utwory co 8, 4, 2, 1 bitów. Dzięki za obejrzenie naszej recenzji. Mamy nadzieję, że nasz film chociaż trochę przybliżył Ci temat kontynuacji urządzenia XDJ-RX. Jeżeli podobał Ci się nasz film, zasubskrybuj nasz kanał, zostaw łapkę w górę. Dzięki i widzimy się w kolejnym filmie.